Witam Was bardzo serdecznie w bibliotece. Nie możemy spotykać się, więc postanowiłam, by mile spędzić czas i zapełnić nudę podczas siedzenia w domu. Stworzyliśmy cykl spotkań pod tytułem Czytanie na ekranie. W każdy piątek o godzinie 11 na kanale YouTube i Facebooka Centrum Kultury w Wielichowie będzie można wysłuchać i obejrzeć jedną bajkę. Na kolejnych spotkaniach z Wami czytać będą zaproszeni goście. Regularne czytanie dzieciom po 20 minut dziennie jest najbardziej skutecznym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Wychowania ich na wykształconych, mądrych, dobrych i szczęśliwych dorosłych. A teraz zapraszam Was do wysłuchania kolejnej bajki. Do zobaczenia! Peppa Pig, lato pełne przygód. Lecimy na wakacje. Peppa i Gregor pakowali swoje zabawki, bo razem z rodzicami lecieli na wakacje do Włoch. Weźcie tylko te ulubione, powiedział tata. To ja wezmę Teddy'ego, oznajmiła Peppa. Dinozaur! Gregor też zabrał tylko przytulankę. Reszta zabawek zostanie w domu. Mama świnka spakowała bardzo dużą walizkę. Na pewno to wszystko będzie nam potrzebne na wakacjach? Upewnił się tata. To same niezbędne rzeczy, powiedziała mama. Pod dom świnek przyjechała taksówka. Pan świnka i pan byk, taksówkarz, ledwo zdołali załadować ciężką walizkę na dach. Czy potrzebujecie aż tylu rzeczy? Zapytał pan byk. Potrzebujemy, odpowiedziała mama. Dokąd jedziemy? Zapytał pan byk. Na lotnisko, odpowiedziała chórem cała rodzina świnek. Taksówka przyjechała pod lotnisko. Odlot, odlot, bzym. Cieszył się Gregor na widok samolotów. Udanych wakacji, zawołał pan byk. Dziękujemy, do widzenia, powiedziała rodzina świnek i popędziła do hali odlotów. Na lotnisku było mnóstwo pasażerów i każdy się śpieszył. Teraz pójdziemy odprawić się i nadać bagaże, wyjaśniła mama. Rodzina świnek podeszła do stanowiska odprawy, gdzie pracowała pani Królik. Dzień dobry, poproszę bilety i bagaż, powiedziała. Dzień dobry, proszę bardzo, odpowiedziała mama świnka, wręczając pani Królik bilety. Tata świnka wrzucił olbrzymią walizkę na wagę, po czym bagaż odjechał. Mamy jeszcze dwie małe walizki, krzyknęła Peppa. Możecie wziąć je ze sobą jako bagaż podręczny, wyjaśniła pani Królik. Potem świnki przeszły do miejsca, gdzie prześwietla się bagaże. Tatusiu, co to jest? Zapytała Peppa. To skaner, który widzi, co jest w środku, odpowiedział tata. Proszę położyć walizkę na taśmie, poprosił nosorożec. To jest moja, a w środku jest Teddy, zawołała Peppa. Dinozaur! Krzyknął Gregor, gdy jego bagaż wjechał do skanera. To jakaś magia, westchnęła Peppa. Czas do samolotu. Specjalny autobus dowiózł świnki po całe same schodki do samolotu. Samolot. Gregor był zachwycony. Peppa, Gregor, mama i tata weszli do środka. Witamy na pokładzie i życzymy udanej podróży, powiedziała pani Królik stewardesa. Prosimy zająć miejsca. Czy mogę usiąść przy oknie? Zapytała Peppa. Oczywiście, Gregor, ty też możesz usiąść przy oknie, powiedziała mama. Prosimy zapiąć pasy. Za chwilę będziemy startować, powiedział pilot przez głośnik. Zaszumiały silnik i samolot ruszył. Najpierw jechał bardzo szybko, a potem wzbił się w powietrze. W pewnym momencie Peppa i Gregor zobaczyli przez okno chmury. Wow! Dzieci były zachwycone. Nasz samolot wysoko leci, a w samolocie śmieją się dzieci, nuciła Peppa. Po chwili małe świnki już spały, a gdy się obudziły, znowu były na lotnisku, tyle że w innym kraju. Lato pełne przygód, słoneczne wakacje. Rodzina świnek prosto z lotniska pojechała do wakacyjnego domku z basenem. Był mały, ale za to bardzo kolorowy. Następnego dnia rano tata świnka wyszedł przed dom w piżamie. Jak tu pięknie i ciepło.
Chyba wybiorę się na poranny spacer. Plum. Tata świnka zagapił się i nie zauważył, że przy wakacyjnym domku jest basen. Buongiorno, tato świnko. Be. Widzę, że korzysta pan już z basenu, powiedział pan Korza, który opiekował się domkiem. Na dwór wybiegły świnki. Tata wpadł do wody, śmiała się Pepa. Dzień dobry, panie Kozo. Przywitała się mama świnka. Witam, seniorga. A to moja córka, powiedział pan Koza. Jestem Gabriela Koza, przedstawiła się kuska. Ja nazywam się Pepa, a mój braciszek Gregor, odpowiedziała świnka. Gdybyście czegoś potrzebowali, dajcie znać, powiedział pan Koza. Chcielibyśmy zobaczyć miasteczko, oznajmiła mama świnka. Jest bardzo ładne. Pokażę je wam, zaproponowała Gabriela. Tata świnka przebrał się. Czy wyglądam jak prawdziwy turysta? Zapytał tata świnka. Wygląda pan doskonale, zaśmiał się pan Koza. Rodzina świnek pojechała do miasteczka na wzgórzu. Ale tu kolorowo, zauważyła Pepa. Najpierw wszyscy zwiedzali piękne stare miasto, aż w końcu trafili na stragan z pamiątkami. To jest sklepik mojej cioci, powiedziała Gabriela. Chciałabym wysłać pocztówkę do mojej rybki, powiedziała Pepa. Może ta z morzem będzie odpowiednia, zaproponowała Gabriela. Świetny pomysł. Tata świnka przyjrzał się pamiątkom na straganie. Krasnale, muszle, kto to kupuje? Turyści, powiedziała ciocia Koza. Wybrałam trochę niezbędnych rzeczy, powiedziała mama świnka, idąc z całym naręczem pamiątek. Po co nam to? Przecież nie zmieścimy tego do walizki, stwierdził tata. To pamiątki, a o walizkę się nie martw, bo kupiłam nową, powiedziała mama. Po zakupach rodzina świnek poszła na rynek. W jednej z restauracji pracował kuzyn Gabrieli. Ciao, Gabriela. Ciao. To mój wujek. Robi bardzo smaczną pizzę, chwaliła się Gabriela. To we Włoszech też się robi, jada pizzę? Zdziwiła się Pepa. Pizza jest włoską potrawą, odpowiedziała dumnie Gabriela. Aha. Świnki zamówiły pizzę u wujka Kozy. Czekając, aż pizza się upiecze, napisała list do rybki. Tęsknię za tobą, Goldi, napisała Pepa z pomocą mamy świnki. Tęsknię też za babcią i dziadkiem. Zadzwonimy do nich wieczorem, postanowiła. W końcu wujek Koza podał pizzę. To najlepsza pizza, jaką jadłem, zachwycił się tata świnka. Wieczorem, tuż przed snem, Pepa i Gregor zadzwonili do babci i dziadka. Opowiedzieli, jak im minęła podróż i pierwszy dzień we Włoszech. Halo, tęsknimy za wami, pa, pa. Dzieci pożegnały się i szybko poszły do łóżek. To był pierwszy dzień pełen wakacyjnych wrażeń.